naszyjnik. Nielubiana uczennica przynosi do szkoły drogi naszyjnik. Gdy biżuteria ginie, oskarża koleżanki o kradzież. Monika wstawiła nasze zdjęcia na Fejsa i napisała szkolne złodziejki, no patrz. Dziewczyny odkrywają, że nauczycielka znalazła naszyjnik, ale na złość Monice nie mówią jej o tym. Dobra, podobno byłyście wczoraj u nas w domu. To nieprawda, Monika kłamała. Te kretynki Daria i Róża jeszcze dostają za swoje. Widzę, że ktoś tu polubił damskie... Robert Tomaszewski jest zakochany w nowej uczennicy z klasy. Dziewczyna ukrywa przed nim, że ma dziecko. Nie masz już dość chłopaków? Już ci jeden dziecko zrobił. Zazdrosna Roberta Magda odkrywa tajemnicę Soni i rozpuszcza plotkę w szkole. Sonia ma dziecko. Co? A Robert nic o tym nie wie. Nie, Robert, to już jest koniec! No zostaw! Ja mu pomogę. Wspominam, że na jutro leci. I tak podlasz. Jezu, no gdzie ona jest? Renata! Ciągło cię? Uczennica pierwszej B gimnazjum, Daria Lewicka, prowadzi blog modowy i umieszcza na nim zdjęcia swoich stylizacji. Modelkami są jej koleżanki z klasy. Dzięki blogowi Daria stała się bardzo popularna. Słyszałam, że robicie sesję i przyniosłam parę ciuchów. Co ona tu robi? Zapraszałyście ją? Sorry, ale już mamy wszystko. Nie potrzebujemy twoich rzeczy. Daria, nie rzucaj się tak. Zobacz najpierw, co przyniosłam. Monika Barańska jest uczennicą równoległej klasy. Dziewczyna jest zarozumiała i złośliwa, dlatego nie jest lubiana w szkole. Przyniosła najlepsze ubrania swojej mamy, żeby wkupić się w łaski koleżanek. Pasuję, jeszcze zobaczysz. Spróbuj coś wygrzebać. O Jezu, patrz, Daria, jaka super torba! Patrzcie, idealnie pasuje do tych shortów. Ej, no fajna. Wiem, że mamy lepszą, poczekajcie, ja poszukam. O, no sorry, ta torba na pewno nie jest lepsza. Może ty tak uważasz, ale to ma być moda szkolna, a nie przebieranki w ciuchy matki. Ale powiedziałaś, kto będzie wiedział, że to ciuchy mojej matki? Zresztą myślisz, że ludzie będą oglądać zdjęcia z jakimiś starymi szmatami? Ej, super, chodź tutaj, chodź tutaj. Ej, ale Daria, te ciuchy są zajebiste, pomieszamy coś. Na przykład ta sukienka i ta torebka i będzie zajebiście. Ej, no wygląda. No mówię ci. Jezu, dobrze, jak chcecie. Robimy zdjęcia, tylko pomóżcie mi jeszcze odsunąć tą ławkę trochę. Ej. Monika, to jak bierzesz udział w sesji, to nam pomóż. Dobra, stawaj, Renata, tylko się pospiesz. A ja się jeszcze wyszykuję, jakieś tam sobie dam tylko tylko ruchy. Okej. O Jezus Maria, rozwiązać. Dobra, okej. Róża. No już tylko sobie jeszcze pomaluję usta. Przesadzasz. Jak nie chcesz pomóc, to przynajmniej nie przeszkadzaj. Ja już idę. Okej. O! Możesz się pospieszyć? Jestem gotowa. O, świetnie. To miała być moda szkolna, a nie przybieranki w ciuchy matki Moniki. Ale Monika zawsze tak robi. Za wszelką cenę wszędzie wpycha się na siłę i chce pokazać, że jest najfajniejsza i najbogatsza, a nikt jej tutaj nie zapraszał. Posłuchaj się troszeczkę. Jezu, co ty robisz? Uczennice kontynuują sesję modową na szkolnym korytarzu. Darię coraz bardziej drażni Monika, która wtrąca się we wszystko. Nastolatka próbuje zdominować koleżanki i coraz bardziej się rządzi. To jest naszyjnik mojej babci! Trzeba mnie odchodzić w ten twój naszyjnik, mam ciebie dość tego, że się wtrąca. To ty się cały czas rządzisz. Bo jakbyś księżniczka nie zauważyła, to jest mój blog i moje stylizacje. Dziewczyny, może to właśnie widać, bo one są totalnie beznadzieje. Tak Jezu, no to świetnie! Po co tutaj w ogóle przychodziłaś? Nikt cię nie zapraszał. Bez ciebie było lepiej. Dobra, nie kłóćcie się. Mam was dosyć! Świetnie, w końcu, bo my ciebie też. A ty to wyglądasz jak jakaś tiruba. Słucham? No. Co, to chyba też twoje. O kurde, co ty zrobiłaś, dziewczyno? Przecież mogłaś to złapać, to jest twoja wina. Tam się drzwiach to mogła to złapać, na pewno. Spokójcie się, przecież to trzeba komuś zgłosić. Tak, będziemy zgłaszać, wiesz jaka będzie afera? Nastolatki wpadają w panikę. Tylko Daria chce zawołać kogoś z nauczycieli. Dziewczyny chcą uniknąć kłopotów, a Monika ma obawy, że wyda się, że zabrała biżuterię i ubrania swojej mamy bez jej wiedzy. Zbieramy się. Idźcie po te ciuchy. Jezu, ja wam mówię, zawołajmy Gruszkę. Nie, co ty, wiesz jaka będzie afera? Jak moja matka się dowie, to nas zabije. Pamiętajcie, że ta ucieczka to był wasz pomysł. Chodź szybko. O Jezu, ale się porobiło. Mam nadzieję, że nikt nas nie widział, bo będzie niezła afera. W ogóle niepotrzebnie zapraszałyśmy Monikę na naszą sesję. Przez nią zawsze są jakieś kwasy. Druga A liceum ma jeszcze ostatnią lekcję. Robert Tomaszewski próbuje namówić swoją dziewczynę Sonię na wyjście do kina. Sonia jest w szkole nowa. 2 miesiące temu przeniosła się tu z innej szkoły. Robert zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia, a miesiąc temu zostali parą. Może wystartujecie w jakimś konkursie dla zakochanych para roku czy coś takiego, bo dosłownie żygam ten człowiek na Magda, mózgu, nie przeginaj, dobra? Magda, może nam po prostu zazdrościsz. No właśnie. Oszalałaś? Dziewczyny, dajcie już spokój. Magda Wolska nie lubi Soni i jest zazdrosna o Roberta. Zanim pojawiła się Sonia, Magda miała nadzieję, że wreszcie zostanie jego dziewczyną. Uj. Nienawidzę Soni. Odkąd pojawiła się w naszej szkole, wszystko się zmieniło. Kiedyś ja, Robert i cała nasza paczka spędzaliśmy każdy wieczór razem. Już prawie Robert zaprosił mnie na randkę, ale wtedy pojawiła się ona. Ja tu naprawdę mam pecha. Zawsze znajdzie się zdzira, która podbierze mi chłopaka. Załatwisz z tym kinem? Mówiłam ci, że muszę pogadać z mamą. Jak chcesz, to ja mogę z nim pogadać. Myślisz, że nie chciałabym iść do kina? Nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz w nim byłam. No widzisz. Ale nie wiem, czy nie będę musiała pomóc mamie. Znowu? Twoja matka traktuje cię jak niańkę. Robert ma pretensje, że Sonia poświęca mu za mało czasu. Dziewczyna ciągle powtarza, że musi się zajmować kilkumiesięczną siostrą. Nikt w szkole nie wie, że mała Paulinka jest tak naprawdę córką Soni. Wiesz, że kocham Paulinkę i lubię się nią zajmować. Chyba bardziej niż mną. Chcesz się pokłócić? No nie gniewaj się już. Po prostu chciałbym, żebyśmy mieli dla siebie trochę więcej czasu. Ça va bien? Oui. Alors, comment ça va? Oui, ça va. Ça va? Oui, ou alors? Kocham Paulinkę i nie żałuję, że ją urodziłam, tylko jest mi trochę żal, że nie mogę tak jak inne dziewczyny chodzić na miasto, chodzić do kina, spotykać się z chłopakami. No ale odkąd poznałam Roberta, jest o wiele lepiej. Tylko boję się, że jak się dowie o Paulince, to mnie zostawi. Au revoir. Et n'oubliez pas vos conjugaisons. Ale... Bonjour. Poczekaj na mnie, muszę iść jeszcze do szatni. Okej, czekam na zewnątrz. Dobra. Magda korzysta z okazji, że w pobliżu Roberta nie ma Soni. Dziewczyna cały czas próbuje skłócić zakochanych, bo nie może znieść, że Robert nie jest jej chłopakiem. No ale przecież widujemy się codziennie. No ale wiesz, nie chodzi mi o szkołę. No tak sobie myślałam ogólnie o naszej paczce, o naszych wypadach na miasto. A może Sonia nie pozwala ci się z nami spotykać? No nie gadaj bzdur, przecież się widujemy. Ale nie tak jak wcześniej. Wydaje mi się, że się nieźle zakochałeś, prawda? No, nie widać. No ale powiedz, czy Sonia nie jest wspaniała? Tak, jest super. Nie wiem tylko, czy jej na mnie zależy. W ogóle nie ma dla mnie czasu. No wiesz, trochę jest dziwna. To znaczy z początku sama myślałam, że cię wykorzystuję, no ale przecież byś to poczuł. No ale teraz to już trochę przesadziłeś. O czym ty gadasz? No wiesz, jest nowa, zagubiona, nikogo nie zna. Przecież to jest najlepsza strategia, żeby sobie kogoś wyrwać. Nie mów tak o niej, dobra? Nie masz pojęcia, jaka ona jest. No dobrze, przepraszam. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że powinniśmy się skrzyknąć i iść do kina czy coś. Przecież Sonia też może z nami iść. Okej, ale nigdy więcej gadek na jej temat, dobrze? No dobra, wiesz, że czasami paplam bez sensu. Idziemy do kina, musimy się zgadać. No możemy pójść. A ty co, do domu idziemy? Dobra, trzymajcie się. Ja też bym się wybrał do kina, tylko nie mam pojęcia, co teraz grają. Wkurzyła mnie ta rozmowa. Fakt, że Sonia trzyma mnie trochę na dystans, ale może nie chce się z niczym śpieszyć. Chociaż to trochę dziwne, że codziennie nie ma czasu. Może ta opieka nad siostrą to jakaś wymówka? Mam nadzieję, że Sonia nie pójdzie z nami do tego kina, bo będzie musiała zostać siostrzyczką w domu. Słyszałam, że matka ją strasznie wykorzystuje. Podobno w każde popołudnie musi zajmować się tym bachorem. Ale w sumie dobrze jej tak, ja za to zaopiekuję się Robertem. Jakiś czas później nauczycielka biologii Barbara Gruszka zauważa na korytarzu woźną sprzątającą rozbitą gablotę. Przyszłam z drugiego skrzydła, to w ten sposób to wszystko już wygląda. Ziemi pełno, proszę uważać, bo całe pani sobie buty ubrudzi. Ojejku, przepraszam. No, masakra, muszę to jakoś ogarnąć. O, proszę zobaczyć, co znalazłam. Woźna znajduje bardzo drogi naszyjnik matki Moniki. Dziewczyny zapomniały go zabrać, uciekając. Tak mi się wydaje przynajmniej. No na pewno jest bardzo stary. No. Widocznie zgubiła to mama któregoś z uczniów. Pani Jadzia się tym zajmie. Dobrze, dobrze, oczywiście. O, proszę uważać, bo się pani cała obrudzi. Pełno ziemi tu leży, no. Przepraszam. Nie, to nie szkodzi, to nie. Pani Jadziu, a ja proszę, niech mi pani tylko później przyniesie kwiatka, dobrze? Do pracowni go przesadzę. Tylko proszę przysypać ziemią, żeby mi nie było. Oczywiście, że tak. Zacznę od kwiatka. Fajnie wyszła ta stylizacja. Zdenerwowana Monika przeszukuje torbę z ubraniami. Odkrywa, że brakuje w niej naszyjnika mamy. Dziewczyna jest spanikowana. Wie, że to cenna rodzinna pamiątka. Nie panikuj, na pewno gdzieś jest. A może któraś z was go ukradła? Co? Tak, na pewno. No widziałam, Róża, że ci się podoba, Daria mogła go po prostu ukraść zazdrości. Nazywasz mnie złodziejką? No takie są fakty. A ty masz coś z pamięcią, czy co? Nie pamiętasz, że Daria go rzuciła, bo go nie chciała? No właśnie. Tak, rzuciła, potem naszyjnik magicznie zniknął. Tak, i jeszcze teraz mi powiedz, że to ja naprawdę jesteś nienormalna. Śmieszna. Nie, no dobra, spokój dziewczyny. Ja jestem pewna, że on został na korytarzu. Musimy iść go poszukać. Wiesz co, Monika? Nie dziwię się, że cię nikt nie lubi. Wiesz co, Róża, nie wiedziałam, że kradniesz. Spadaj. Boże, co za dziewczyna. Nienormalna. Chodź, pomogę ci. Jestem pewna, że to Daria albo Róża kradły ten naszyjnik. Widziałam, jak Róża się na niego zajawiła, a Daria mogła go ukraść po prostu zazdrości. W każdym razie muszę go odzyskać, bo inaczej to matka mnie zabije. Wystraszona Monika w panice oskarżyła dziewczynę o kradzież. Daria i Róża chcą poszukać naszyjnika, żeby udowodnić jej, że nie są złodziejkami. Monika nie chce z nimi iść, żeby nikt nie łączył jej z rozbitą gablotą. Jeśli nie ukradłyście, to proszę bardzo, idźcie i go znajdźcie. Chodźmy, chodźmy. Ale sobie wyobrażę go. Jezus Maria. Dobra, cicho, skupcie się. Widzi nas. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A wy nie powinniście być na lekcjach teraz? To znaczy, no nie, bo my już skończyliśmy i przyszliśmy właśnie teraz. To może być szkło. Jezus Maria, ile tu jest tego szkła. Bo prowadzimy taką nawet tam poleciało. Chciałyśmy zrobić sesję. Zobacz, ktoś nam rozbił gablotę i uciekł. Nie wiecie przypadkiem, kto to mógł być? Nie mam pojęcia. Nie widziałyście kogoś? Nie, może tam. No dobrze, słuchajcie, idźcie gdzie indziej, bo tu mogą uciekać resztki, żeby wam się krzywda nie stała, dobrze? Oczywiście. Do widzenia. Do widzenia. Jezu, fatalnie, że się nie przyznałeś. Jak nie będziesz papilać, to się nic nie wyda. Jezu, lepiej pomyślcie, że może być naszyjnik. Nie było go tam. Nie było go na pewno, na bank. Jezus Maria. No to już wiadomo, co się stało z moim naszyjnikiem. Teraz was go ukradła? A ty znowu swoje. Jezu, dziewczyno, weź się ogarnij. Wiesz, że to ty albo Róża, więc przyznaj się lepiej. Do niczego się nie będę przyznawała. Jesteś jakaś psychiczna. To wy jesteście chory. Ciszej, dyrektor. Złodziejki. Idę do domu. Albo mi oddacie naszyjnik, albo powiem to wszystko mojej matce. O Jezu, już się boję. Ona wam już tego nie odpuści. Dobra, idź już sobie, wieśniaro. Okay, idź już. Idź. Dobra, idź. Idź. Co? Dyrektor, idź. Jezu, co Jezus, za jak mnie zdenerwowała, normalnie się cała trzęsę z nerwu. Nie dziwię się, że jej nikt w szkole nie lubi. A sama chciałaś, żeby przyszła. No, ty też. Jezu, co za pechowy dzień. Najpierw ta rozbita gablota, a teraz jeszcze ten naszyjnik. Ja czuję, że Monika zrobi z tego niezłą aferę. Mam tylko nadzieję, że jej matka nie każe nam go odkupić, bo skąd ja wezmę tyle kasy?